Siemanko, witam was bardzo serdecznie w, no tak, odcinku z GTA 5. Jest to powrót życia miliardera, którym jest Franklin. Obecnie mam pieniędzy tyle, czyli dużo. Mam dużo modów, mam moda na paliwo, mam moda na jedzenie i picie, które właśnie mi się kończy, więc muszę kupić. Tak, można to w sklepach kupować normalnie. Nie wiem, kupię 5 kanapek normalnych i może 5 hamburgerów. Spoko. I ja muszę teraz z tego skorzystać, więc pod Z-ką jest inventory. Tak. Tego soku, kanapek się najem. No, nie ma do tego żadnej animacji, ale myślę, że działa w miarę spoko. Bo od razu mówię, że jak się nie napiję, to ginę. Nie wiem, jak to jest z jedzeniem, ale przez picie tak jest, bo testowałem to, już zginęłem dwa razy. Mam też samochód, którego akurat nie mam tutaj, bo zapomniałem go zespawnować sobie trainerem. Ale tak, Franklin ma, sorry, że kończę z trainera na odcinku, ale to muszę teraz, bo mam tu sporo DT. Mam wygrane samochody. Nie, zespawnowałem nie taki. No nie. No nie, co mówić. Zapomniałem się przygotować na odcinek. O Boże. Dobra. Oznaczenie. Wyłącz w ogóle. Nie chcę. Tak, ukradli mi tamtego Mercedesa, który był z poprzedniego sezonu jakby, bo ta seria... Nie, 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 wyłącz radio, nie, 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 proszę. Nie słyszeliście tego. Tak, mam skrypta na paliwo, jak widać. Nad mapką jest. A ja pojechałem na czerwonym świetle. Mam wgrane różne mody podkreślające jakby trochę bardziej prawdziwe życie. O! Coś tam wybucha. Nie chcę wiedzieć, co to. Tam trąbią wszyscy. Mnie dekoncentrują. Mam moda... Oczywiście jak mam moda na paliwo, to są stacje benzynowe, na które właśnie teraz idziemy. Mam moda na mandaty. Nie wiem, czy działa. Ale skoro mi się wyświetla coś pod tymi znacznikami jedzenia i picia, skoro coś się wyświetla, to znaczy, że coś jest. To jest chyba akurat ograniczenie prędkości, ale pewnie jak policja by zobaczyła, że powiedzmy jadę szybciej, to mogliby mnie zatrzymać. No nie trąbcie tam! Jest takie mod, który sprawia, że jakby całe Los Santos jest bardziej żywe, że są jakieś akcje typu, o, akurat na mapie teraz widać, że jakiś samolot leci. A, to jest ta lotnia. No, także widzicie, że coś się dzieje. Trąbią wszyscy, nie stresuje się tak. Także jest właśnie te wygrane licencjonowane Porsche. Na razie mam tylko kilka samochodów, więc jakby szału nie ma. Diab, mogę potrąbić nawet. Nie denerwują ludzie. No idź! No szybciej, dajcie mi zielone światło. O, zielone światło jest, dobra, mogę jechać. Nie wiem, czy tu mogę wjechać, ale załóżmy, że mogę. Tylko teraz uwaga, bo będzie dosyć głośno. Jurkasz, kost. Bo muszę zatrąbić, tak? Nie, press E. O! Nie trzeba. W poprzedniej wersji tej modyfikacji trzeba było trąbić, żeby tankować. Także ja od razu mogę sobie coś zjeść, bo moja postać znowu jest głodna. Znaczy, moja postać Franklin jest głodna. Sandwicha jeszcze zjem. Hamburgera.
Boże, czemu to tak szybko leci? Ja muszę znowu do sklepu jechać. A to może jakiegoś innego sklepu. Co pojedziemy? To jest ograniczenie do 45 km na godzinę, więc nie będę przekraczał. To jest jakiś sklep, już nie chce mi się zawracać. Sklep koło kasyna. Dobra, muszę tutaj zawrócić i tak. Czemu to tak szybko leci? Nie powinno tak być. Przepraszam bardzo. Trąbią wszyscy. A nie. W prawdziwym Los Angeles jest tak głośno, że wszyscy trąbią na ulicach, to masakra. Jak ja trąbię, to się wszyscy denerwują, a jak wszyscy inni trąbią, to nikt nic nie mówi. Masakra. Muszę chyba kupić do picia i do jedzenia. Co wy robicie? Muszę chyba... no zielone jest, no! Nie no. Ja mam gdzieś tych ludzi. Ale masakra. Nie da się tu żyć. Nie, może jest jakiś taki produkt, który, nie wiem, będzie mnie bardziej trzymał, że może nie będzie to spadać to na picie aż tak szybko i na jedzenie? Zobaczymy. No zielony jest, gościu! Nauka jazdy pewnie jedzie. Nie masz Elki. To pewnie nauka jazdy. Dlatego tak lami. Boże. Dobra, ja muszę się znowu napić, bo zaraz znowu mnie będzie umierać. Dobra, już nie mam nic do picia, muszę szybko jechać. Dobra, jedziemy. O, Boże, albo trzeba będzie po prostu więcej tego kupować, albo kupować coś, co może będzie mnie bardziej trzymać, jeśli istnieje taka rzecz. Właśnie, tutaj są takie żółte samochody i skutery. Są różne. Jest tam kilka modeli wygranych. To są samochody na minuty, takie, które można wynajmować. Jak powiedzmy, nie mamy swojego auta, to można taki samochód wynająć i sobie pojechać. I to są samochody na minuty, albo po prostu pojazdy na minuty. No. Także na razie wszystkie skrypty chyba działają. Nie wiem, jak jest z tymi mandatami, bo teraz w ogóle nie ma policji nigdzie, więc nie mogę stwierdzić. Nie mogę jakby sprawdzić, czy działa. Ale powinno działać. Także no. O, tutaj jest sklep na stacji benzynowej, także możemy sobie tu zajechać. O! Co się stało? Czemu tu się zespawnował motor na minuty w moim aucie? Właśnie tam karetka jedzie. Ja może zaparkuję bardziej tak. Tutaj się takie rzeczy dzieją. Tam właśnie pojechała karetka, to też jest właśnie jedna z tych rzeczy. To się, ta modyfikacja się nazywa chyba Lively World, czy coś takiego. Że jest jakby więcej tego... Więcej się dzieje po prostu w tym GTA. Bo tak to nic się nie działo za bardzo w tej poprzedniej części. Mam też w planach zrobić taką serię Very Big Hamburger. Nie wiem, 15? 150 dolarów. Nie trainer. Mam plan właśnie robić taką serię o tym, że nie, że będziemy takimi miliarderami, którzy idą w dół, kupując różne rzeczy, wydając hajs, tylko właśnie od zera stawać się takimi właśnie bogaczami. Dlatego mam w planach coś takiego zrobić, dlatego też wygrywam różne takie mody. Tutaj to mogę kupić. No kole, może kupię też tak z 25 sztuk. 200 dolarów. Spoko. Nie przeszkadza mi to. Mam dużo pieniędzy, więc jakby... O, właśnie na mapie mi się coś wyświetliło, to wam pokażę. Od razu.
Właśnie. Do tego auta to może tak średnio pasuje. Ale właśnie między innymi ktoś sobie tutaj doczepił rower. Może jeździ na jakieś wycieczki górskie. Chociaż to jest akurat BMX jakiś, ale spoko. Właśnie, teraz pojawił się komunikat nad mapką. You skip it world. Prace też różne wgrałem. Praca też jest. Dlatego będziemy do jakiejś może chodzić, żeby to nie było tak nudno, że wydajemy tylko siano. A ja znowu jestem głodny. Już. Jak ten hamburger wielki dużo daje. O tak. To się opłaca kupować. To się opłaca kupować, naprawdę. Właśnie od takich rzeczy szukałem. Takich rzeczy właśnie szukałem. Mam też moda na sprzedawanie samochodów, więc jakby już nie będziemy jakiegoś korzystać, to będziemy mogli sprzedać. Zdążę? Zdążę. No. Co miałem jeszcze powiedzieć? Właśnie mam moda na salon samochodowy Simona, który jest tutaj. Taki czerwony samochód. Tutaj o. Takie żółte pieniążki to są prace. Różne, różne. Tu jest salon Benego, który też grałem. Tutaj jest mod Open All Interiors, więc nic za bardzo nie ma. Tu jest Animal Ark, czyli sklep ze zwierzętami, czyli może będziemy mieli jakiegoś zwierzaczka mogli kupić. I to w sumie chyba na razie tyle. Jak będę wymieniał jakieś mody, czyli na przykład jeden usunę, a wgram jakiś inny, to będę powiadamiał. Nie wiem, może dam w opisie linki do modyfikacji, jakby ktoś sobie chciał też ściągnąć. Od razu mówię dla tych, co nie wiedzą, że mody działają tylko na PC-ta. Na konsolach się nie da. Jak popędził. Koleś jakiś gdzieś się posunął. Solidnie. Nie wiem, możemy podjechać gdzieś tędy. Pokażę wam jak sobie radzi ten samochód. Ta Porsche'ówka. O, kolejny samochód na minuty, tylko to jest tak. Patrzcie. Jest taka funkcja w telefonie. Tu jest sprzedawanie i zapisywanie samochodów, a tu jest właśnie ten car sharing. Możemy zadzwonić sobie i show all nearest vehicles, czyli możemy pokazać, poprosić, żeby nam znalazło wszystkie najbliższe samochody do wynajęcia, albo że szybko wynająć jakiś samochód. No to możemy powiedzmy show all nearest i powinno nam się teraz właśnie na mapce się pokazuje. Tutaj jest. Pokazuje nam klasę. Klasy są ważne, bo na przykład jakaś klasa premium będzie kosztować więcej niż taka akurat taka teraz jest, czyli economy. Tutaj za nami jest właśnie premium. Jak wygląda ten premium samochód? Chciałbym się dowiedzieć. A tutaj gdzieś jest ten premium car. A tam jest. To jest taka Honda jakaś chyba. Akurat. O. Tam stała taka. I właśnie nam pokazuje też różne klasy, żebyśmy mogli sobie podejrzeć. Właśnie, żeby sprawdzić, czy nas stać na coś. A że mnie aktualnie stać na wszystko, to będę mógł właśnie wszystkie sobie wynajmować, jeśli będzie taka potrzeba. Chociaż wątpię, że będzie taka potrzeba, bo jak sprzedam powiedzmy jakiś swój samochód, to kupię sobie następny po prostu tak od razu, nie? Tylko będę mógł wynająć jakiś samochód tylko na chwilę, żeby się dostać do salonu. Więc jakby większego problemu nie będzie. Tutaj się na mapce kolejnego coś wyświetla. To jest taki niebieski punkt, to jest rushing karetka. Fajne tłumaczenie, rushing karetka. To jest kolejna karetka, która gdzieś tam jedzie, może ktoś pomocy potrzebuje, a się nie będę czepiał. No nie nadgonię za nią, bo już za daleko jest, a ja tutaj muszę na światłach stawać. Na autostradę wjechała właśnie. Także. Ja właśnie przejechałem na czerwonym świetle. No to nieźle robię. Możemy sobie tutaj zajechać do sklepu, ponieważ żeby sobie dokupić po prostu produktów, nie wiem, bo jakby
potrzebne. Co to jest? Aby zrobić zakupy. Co tu jest napisane? Ulubione słodycze. Aha, bo tu się baguje z prawdziwym sklepem. Dobra. Rozumiem. O, teraz. Very big hamburger się bardzo opłaca dla mnie, dlatego kupię sobie ich z 20. Ile zapłacę? $800, nie ma problemu. Kupię sobie jeszcze, nie wiem, tak z 20 pizzy. $400, spoko. No i nie wiem, tak z 15 burrito, 135. Można już u pana kupić picie jakieś? Nie ma pan napojów? No to krucho. Bo ja potrzebuję picia. A ile ja mam? Mam tylko 22 kole. Spoko, napiję się. Hamburgera mogę sobie wszamać jednego. To mi wystarczy w zupełności. A pan co? Co pan jest? Halo? Przepraszam, mogę jakoś pomóc? Go w czymś pomóc? Co tam? No tam coś wybuchło! Nie chcę wiedzieć. Co pan się tak czai tu? Przepraszam bardzo, co pan jest? Co pan tak stoi koło mega auto? Podoba się pan mój samochód? Jest pan jakoś oznaczony na mapie? No coś jest. Jest oznaczony jaki wróg. Co jest z panem nie tak? Coś mogę z panem zrobić? Mogę go popchnąć. Ła! Broń ma! To był złodziej jakiś. Chciał mi ukraść furę. Dawaj, chłopie. Nie ze mną. Nie ma, chłopie. Chłop nie chciał zastrzelić i ukraść jeszcze Porsche moje. Jaki koleś. Dobra, na złodziei też trzeba będzie uważać. I wiecie co? Wiem co zrobię. Kolejna lotnia gdzieś leci? Czy samolot? Nie, nieważne. Muszę wygrać sobie pilot. Taki pilot, w sensie klucz do samochodu, gdzie będę mógł zamykać drzwi. Bo jak widać przyda się, oj się przyda. No, ze złodziejami będzie trudno. Jeśli nie będę zamykał samochodu, no to mogą go szybko puchnąć. Nie, na razie nie mam jak wam pokazać tego systemu sprzedawania samochodów. Ale może... chociaż... mam jak. Przyjadę się do salonu Simeona. Premium Deluxe Motorsports. Kupię jakąś furę. Sorry za ten niebezpieczny manewr. Ale musiałem. Kupię jakiś losowy samochód. Może nie jakiś drogi, bo to nie o to chodzi, żeby teraz jakoś wydawać pieniądze specjalnie, tylko chcę wam pokazać jak to działa. I raczej się nie uda go sprzedać w tym odcinku, ale... ale może w następnym. Także... dobra. Mogę jechać, co nie? Mogę. Let's go. 1 kilometr na system... Dobra, należy się zatrzymać, jak jedzie policja. Okej. Uwielbiam takie akcje. Poczekajcie, bo znowu jedzie coś, jakiś złoty samochód. To jest racer, czyli jakiś wyścigowiec. Bardzo chętnie bym zobaczył tego racera. Tam jest, na torach. Jakąś tunigowaną furą jedzie. Okej, ciekawe, ciekawe. Może się można pościgać z nimi. Spokojnie sobie jeździ.
Nie przeszkadza. Póki nikt do mnie nie strzela, jest dobrze. To jest git. Naprawdę, czy 900 metrów zamienia się w kilka minut jazdy, nie? To jest masakra. Ale no, prawdziwe życie wymaga. Oj, taka ciekawostka. Chociaż pewnie dużo osób wie. A, ja od razu wam pokażę, jak wygląda wnętrze mojego auta. Ten samochód przed nami, nie wiem jaki to jest, ale to on ma, to jest chyba jedyny samochód z tak dużą rejestracją. Obiad? No, nie ważne. Z tak dużą rejestracją i nie da się jej w żadnym custom się zmienić, więc jakby. Wiecie. Nie wiem, teraz muszę szybko złamać prawo, bo zaraz mi się czas kończy. Mam 21 minut nagrania już. A ja sobie ustawiłem na programie do nagrywania, żeby było 25, więc to złamię prawo trochę. Już postaram się w następnych odcinkach tak nie robić. Tutaj mamy ten salon samochodowy, a ja muszę wypić kolę. Dobra. Nie wiem, obojętnie jaki. Może być kupę jakiś. Muszę być ten za 80 tysięcy, spoko. Potwierdzam. Właśnie nam się potwierdziło. Nie, radia nie ma radia. Nikt nie słyszał. Nie wiem, teraz możemy. Sorry, że znowu łamie prawo, ale serio, zaraz mi się czas kończy. To powiedzmy tutaj, postawimy samochód, tak? I możemy zrobić tak. Pyk. Vehicle control dzwonimy. Tak. Vehicle status. Save'ujemy. I możemy dodać ile chcemy. No nie wiem, ten samochód to jakoś mi na nim nie za bardzo nie zależy, ale żeby był profit z tego. Chociaż niekoniecznie, mogę go sprzedać sobie za tyle, ile kupiłem, bo jakoś, żeby wyszło na zero, żeby wyszło po prostu na to, że go w ogóle nawet nie kupiłem. Dobra, 80 tysięcy. Git. No i jest. Condition good. Model F620. Pokazuje nam lokalizację. No i co, no nie wiem, w tym odcinku to by było na tyle, bo to był taki, wiecie, informacyjne, że seria powraca. Może dzisiaj wrzucę jeszcze następny. Taką serię, taką. Bo ja piję zamiast jeść. Że wiecie, że jest ciąg tych odcinków, że może będę życie miliardera wrzucał tak. Ciągiem po prostu. To na razie to tyle. I żegnamy się z włączeniem znowu trainera, ponieważ mam. Map editor pod F9, czyli to samo jak mam ustawione nagrywanie pod F9, więc do zobaczenia w następnym odcinku.